Szanowni Państwo, stworzenie Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych jest początkiem nowego etapu w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej przez siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Przestrzeń kosmiczna, ta domena, której waga wzrasta z roku na rok wraz z procesem transformacji sił zbrojnych. Przestrzeń ta staje się także coraz ważniejsza dla efektywnego funkcjonowania całego państwa i społeczeństwa. Jednocześnie w coraz większym stopniu staje się ona obszarem rywalizacji i wymaga traktowania jak pozostałe domeny operacyjne przy uwzględnieniu swojej wyjątkowej specyfiki. Wszyscy musimy pamiętać, że do tej pory jedynym Polakiem w kosmosie był generał Hermaszewski. I chciałbym też z dumą ogłosić, że w przyszłym roku pierwszy polski satelita będzie już na niebie. I to też z punktu widzenia nawet historii Polski, tego wszystkiego, co robimy w przestrzeni, w wojsku, ale w ogóle, jeżeli chodzi o działalność państwową, jest to taki swoisty przewrót kopernikański. Będziemy mogli z dumą powiedzieć, że Polska wkracza w tę domenę w sposób jasny i czytelny. Przyspieszyliśmy też te procesy o kilkanaście miesięcy względem planów z poprzednich lat. Wszyscy musimy uznawać, że domena kosmiczna jest kwestią przyszłości. Jest kwestią też zasadniczego zrozumienia dzisiejszego pola walki wobec tego, co dzieje się na Ukrainie, wobec tego, co dzieje się na naszej granicy wschodniej. Nasze siły zbrojne od lat wykorzystują dane, produkty i usługi kosmiczne. Najlepszym dowodem tego jest ośrodek rozpoznania obrazowego, na terenie którego dziś jesteśmy. W Białobrzegach mieści się także stacja bazowa łączności satelitarnej. To właśnie ze względu na doświadczenie szefostwa rozpoznania geoprzestrzennego oraz jednostek bezpośrednio podległych, a także ze względu na fakt, że pierwsze systemy satelitarne, które pozyskujemy dla polskiego wojska, będą systemami obserwacji Ziemi, to szefostwo stało się podstawą do tworzenia nowej agencji. Podkreślenia wymaga fakt, że naszym celem nie jest obecnie pozyskanie jedynie systemu POLEOS, czyli systemu optoelektronicznej obserwacji Ziemi, ale także kolejnych systemów rozpoznawczych, a także systemu komunikacji satelitarnej. Oznacza to konieczność stopniowej rozbudowy struktur, by były one zdolne realizować stawiane przed nami i przed nimi cele i zadania. My dzisiaj doskonale wiemy, też obserwując to, co dzieje się na wschodzie, jak właśnie obrazowanie ma strategiczną i zasadniczą rolę. Więc chciałbym, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że otwieramy dzisiaj kolejny rozdział dla Wojska Polskiego, dla Państwa Polskiego i bardzo się cieszę, że możemy tu być razem. I jedyne, co mi pozostaje powiedzieć na koniec, że zdajemy sobie sprawę, że stoimy właśnie przed kosmicznymi wyzwaniami i też nie mam wątpliwości, że ze wszystkimi tymi wyzwaniami sobie poradzimy. Dzień szczególny, dający sposobność do podsumowania prowadzonych od wielu lat działań mających na celu rozwój geografii wojskowej poprzez jej wkroczenie w domenę kosmiczną, a w efekcie stworzenie w siłach zbrojnych nowej struktury w postaci Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych, struktury odpowiedzialnej za zdolność o charakterze przeciwzaskoczeniowym, jaką bez wątpienia stanowi rozpoznanie geoprzestrzenne.